Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż. Zapraszam Was na informacje na temat najnowszego dodatku do Cities Skylines. Nazywa się on dokładnie Mass Transit. Cities Skylines PlayStation 4 to jest gra, którą ja opisuję i głównie w nią gram na moim kanale. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, czemu prawdopodobnie kolejne odcinki mogłyby się nie pojawić na moim kanale i żadne live'y, wciśnijcie karcie, albo link w opisie, jak to woli. Dobrze, ale przechodzimy do naszego Mass Transit. Tak, Mass Transit jest ostatnim dodatkiem, który miał się pojawić w naszym przełomowym i pięknym, wielkim Season Passie. Czekaj, jakbym go sobie znalazł, czekajcie. Season Pass, tak. Season Pass miał być. Snowfall pojawił się jako pierwszy i już go oczywiście mam. Natural Disasters, no to dosyć łatwo poznać, że go mam, nagrywam z niego aktualnie serię. Nie wiadomo, co się jeszcze z nią stanie. Mass Transit ma wejść. Na razie mamy tylko informacje o nim w sklepiku. High Tech Building to były te nowoczesne budynki. Art Deco to było razem połączone z High Tech budynki. Relaxation Station i Rock City Radio to też było jako jedna, jako dwie stacje radiowe, ale w jednym dodatku, bardzo fajne poza tym, ale trochę drogie. Także tak, to są te stacje, to są rzeczy, które powinny się pojawić. I tak, Snowfall, tak, to mam, czy to się coś ciekawego? Dobrze, nie. I tak, ogólnie bym chciał powiedzieć, że bardzo fajnie, że te wszystkie dodatki się pojawiły, jednakże pierwszy raz z tym Cities Skylines mamy taki problem, że Mass Transit pojawił się, ale tylko w sklepie. To znaczy, możecie go pobrać, jest opcja kup, pobierz, pobierasz i po prostu nic się nie dzieje. A mianowicie chodzi o to, że pobierasz sobie, dodatek jest faktycznie zainstalowany. Jak tam możecie zobaczyć na zainstalowane dodatki, jest Snowfall u mnie. To jest u mnie na moim na mojej czwórce, Snowfall, Content Creator Art Deco and High Tech. Natural Disaster, Radio Station Pack i Mass Transit, co nie? Są wszystkie dodatki, no to wygląda całkiem pięknie, tak? Tylko że jak włączysz grę, to się okazuje, że gra nie widzi, że jest dodatek. Chodzi tu o bardzo prostą rzecz. Pobrałeś sobie to, ale ty tylko pobrałeś przepustkę. Czyli masz Mass Transit pobrany, ale masz tylko przepustkę, że gra może włączyć coś, czego jeszcze nie ma. A mianowicie chodzi o to, że aby jakikolwiek dodatek do Cities Skylines PlayStation 4 pojawił się w grze, musi najpierw być aktualizacja. Ostatnia aktualizacja była 4.0 i w niej były dodane tylko dwa dodatki. Czekajcie, zaraz sobie znajdę to na zdjęciach. Tak, add radio to game, add ustawienia terenu, natural disaster i radio station pack. Nie ma nic tutaj o Mass Transit, czyli Mass Transit się nie pojawił w skrócie. Według gry Mass Transit cały czas nie ma. Także, dopóki się nie pojawi aktualizacja, nie zagramy sobie. Ale, kiedy pojawi się aktualizacja, to już sobie zagramy od razu. Czyli czekamy tylko i wyłącznie na chwilę, aż pojawi się aktualizacja 5.0. Szczerze powiem, jak się pojawi, to najprościej się dowiecie, albo będziecie bardzo niecierpliwi, będziecie co chwilę patrzeć do swojego PlayStation, albo na moim kanale pojawi się live'ik jakiś, lub jakiś krótki filmik, w którym pokazuję, co się pojawiło, co się dodało. Dobrze, a teraz już przejdźmy sobie do samego Mass Transit, bo już wam tutaj wytłumaczyłem, czemu Mass Transit jest, a jednak go nie ma. I tak, w opisie możemy wyczytać, że to jest mniej więcej to samo, co jest na PC wersji. Ja bym, szczerze powiedziawszy, był bardzo zadowolony, gdyby to było tak wyglądało. Jednakże z założenia wiemy, że tak nie będzie wyglądać. Ale co można wyczytać z trailera, z zwiastunu, który wam opublikowałem dzisiaj rano. W zwiastunie dokładnie widać, że mamy... Chwila, gdzie to było? Wprowadź w swoim mieście wiele nowych rozwiązań komunikacyjnych i zwiększ jego dochody. Zapewni mieszkańcom możliwość podróżowania promami, czyli po wodzie takie statki, ustawiasz sobie dokładnie trasy, gdzie mają płynąć te promy. No i sobie promy po tych trasach pływają, oczywiście jeszcze musisz poustawiać miejsca przystanki dokładnie i promy sobie tam pływają. Aby wypłynął każdy prom, jakakolwiek linia, musisz postawić sobie tam, to była chyba stocznia, chociaż nie pamiętam, jak to się nazywało po polsku. Dalej. Sterowcami, no to jest akurat, czy daję czegoś takiego, już aktualnie nie ma w życiu, w prawdziwym.
stawce zostały wycofane, ale w City Skyline stwierdzili, że jednak były fajne. I ponieważ tutaj nie ma problemów z tym, że może ci wybuchnąć sterowiec, no to jest bardzo fajnie. Sterowce też muszą mieć własną zajezdnię, można to tak nazwać. I sterowce ustawiamy sobie trasy w powietrzu. Trasy mogą być jakkolwiek, tylko że jeżeli postawicie na jakąś wysoką górę, czy wysoka góra lub jakiś wysoki budynek, to będziecie musieli robić tak, żeby on podleciał pod górę, do góry. Tak, trochę to jest tak dziwnie zrobione. No i przez wysoką rzecz nagle tak nie przeleci, on musi polecieć do góry i później wlecieć z dół. Czyli jest to ciekawe. No i też sobie ustawiacie przystanki i oni sobie tam ładnie latają. Dalej, kolej linowa. No to jest bardzo fajna rzecz, bo w końcu te głupie góry, które możecie sobie zobaczyć na naszych mapach. Ogólnie góry jest mało na naszych mapach, ale jak już zobaczysz sobie mapę i góry, to z tych gór nic nie można zrobić, prawie że. Teraz będziesz mógł postawić tam kolejkę liniową, jakąś wioskę na górze i takie wagoniki będą sobie jeździć z góry na dół, jej. Dalej, kolej ile? Jednoszynowa. No i to jest monorail, powszechnie nazywany. To mi się akurat bardzo... To nie jest monorail. Możecie, to jest akurat bardzo fajne połączenie. To jest coś takiego jak metro, tylko na ziemi. Są normalnie różne mody na to, a tutaj nie będzie spokojnie. Znaczy wątpię, żeby się mody pojawiły w tej aktualizacji, chociaż byłoby bardzo fajnie. Także kolej jednoszynowa się pojawia, dzięki czemu nasze ukochane pociągi będą mogły teraz jeździć nad drogą, czyli są specjalne tory, specjalne drogi. I są też tory jednokierunkowe. I właśnie, przechodzimy do naszej głównej rzeczy. Zapoznaj się z nowymi scenariuszami, czyli jest 5 nowych scenariuszy pewnie, bo tu było 5, to tu pewnie też będzie 5. Z zaprogramowanymi do komunikacji i bla bla bla. Nowe typy dróg, mosty i kanały zapewniają różnorodność i nowe możliwości. Teraz na przykład promy mogą pływać kanałami, ale jeżeli na przykład byście się zastanowili nad drogami, to powinno się pojawić, powinno, bo tak było na PC, powinny się pojawić nowe typy dróg, czyli autostrada od 2 pasów do 6, co jest bardzo przydatne. Co więcej, autostrada 2 kierunki, ale po jednym pasie. I więcej wyciszaczy dla autostrad na przykład. Dużo nowych typów dróg, na przykład droga z parkiem na środku drogi, cokolwiek to jest. I jeszcze z takich fajnych rzeczy to na przykład dodaje, to nawet jest za darmo, z tego co pamiętam, tory jednokierunkowe dla pociągów. I to jest najważniejsza rzecz jak dla mnie z tego dodatku prawie że. No bo jak można zrobić inteligentny węzeł, żeby pociąg się nie zaklinował bez czegoś takiego? No po prostu to jest masakra. Pociąg idzie i się klinuje, po prostu trzeba zawsze robić gdzieś duże skrzyżowania. A teraz po prostu są tory jednokierunkowe i można to ładnie obejść, aby nie było takich problemów. Dobra. Dalej. Są jeszcze, gdzie to było, wprowadź swoim nie. Węzły komunikacyjne zapewniają dostęp w jednym miejscu dla wszystkich usług transportu publicznego, pozwalają mieszkańcom na przesiadkę pomiędzy różnymi rodzajami kolei, z autobusami, promami, a nawet zleczenie... Bla, bla, bla. To tak, na przykład teraz pojawił się nowy budynek. Jak mamy już te kolejki jednoszynowe, co nie? To jest, że są dwa tory, dwa na stacji. Są dwa wjazdy dla kolejki jednoszynowej i dwa tory dla kolejki zwykłej, bo jej nie usuwają. I metro jeszcze podzielimy, to jest bardzo fajne. Albo w końcu to, na co czekaliśmy od wielu lat, czyli jak buduję, możecie to pamiętać, na przykład z ostatniej mojej serii z City Skylines, PlayStation 4, Natural Disasters, z jakiejkolwiek, jak buduję sobie ten duży dworzec, gdzie są 4 dworce, to tu nie trzeba stawiać 4 dworców, tylko jeden dworzec, który ma 6 peronów, 12 peronów, 6 torów. Znaczy tych torów, tych złych, ale... Chodzi o to, że po prostu jest jedna dworzec, pomiędzy nimi się przesiadają ludzie, nie trzeba robić tych kładek, przejść. Jeszcze w tym jest stacja metra i jest ogólnie bardzo fajnie. Ponadto są też na przykład stacje promów. W sensie jak postawicie te przystanki promowe, to może być jeszcze w tej przystanku promowym miejsce dla autobusów. Jest też dla
coś takiego też z koleją jednoczną. Ogólnie jest dosyć dużo nowych węzłów, które się przydają. Jedyny środek komunikacji, który w ogóle nie został wsparty w trakcie tego dodatku, to jest oczywiście tramwaje, bo tramwaje to, wiecie, to jest taki... Zrobiliśmy je, ale my się nie przyznajemy do nich, bo są źle zrobione tory i w ogóle się krzyżują. Nie, po prostu chodzi o to, że tramwaje to są z dodatku Snowfall. Snowfall mi się trochę nie udał i trochę było osób, którym to się nie podobało. Na szczęście nie jestem z tych osób. Także to było ogólnie by na tyle z tego dodatku Mass Transit, bo więcej wam powiem, jak sam w niego w końcu zagram, bo to wszystko, co wam powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie z tego, co ja widziałem u innych youtuberów, co sam widziałem na zdjęciach. No i jeszcze Paradox nawet nie chciał na duże problemy. Swoją drogą tylko jeszcze tak powiem, a to powód moich problemów z tym, że nie mam jeszcze pełno lat. Może być to dzięki temu, że nie mam jeszcze 18. Co będą prawdopodobnie w PlayStation. W Paradoxie może też, bo poniekąd gamingi osób niepełnoletnich nie są mile widziane, bo to są osoby jeszcze, które nie powinny zarabiać w teorii. No i jeszcze oczywiście Microsoft nie chciał mi wyłączyć komputer, ale to już minęło. Udało mi się to jakoś obejść. Mass Transit sam z siebie kosztuje tam coś koło 7 dych, więc nie jest aż tak tragicznie, jak sama gra, która jest teraz w promocji za taką cenę. I wszystko kosztuje raptem 500 mega dysku, w teorii. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi, może nawet jutro. Ten odcinek jest tak wrzucony, żeby było, że wiem o tym dodatku i że się działo. W ogóle dzisiaj to 4 filmy będziecie mieli jednego dnia. Jeszcze wieczorem się pojawi oczywiście scenariusz. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeszcze nie wychodźcie, na sam koniec puszczę wam zwiastun, więc jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Teraz was pozostawiam z zwiastunem, który sam przegrałem. Cześć!